No cześć wiaruchna, witam was tak bardzo serdecznie. Dzisiaj muzealny detektyw we szczególnych miejscach. Na takiej ulicy, znaczy się na tym frytlu, co to kiedyś i za szkiebra go dali Wilhelmstrasse. Zaś po naszemu wiadomo, no to jest ulica Dąbrówki. Bez co my siedzimy sobie w kawiarni, co to kiedyś się nazywała Kaffeehaus Marshall, albo Nowy Świat, a podle 1905 roku i dalej. A no bez to, że tutaj można się było czegoś dobrego napić. I wcale nie godą o kawie wiarówna, żadna berbeluszka tutaj. I no porządno fest monopolka była od Kasprowicza. Bolesław Kasprowicz wziąć się urodził we Wczympiniu, ale to u nas we Gnieźnie w 1888 roku otwarł pierwszą fabrykę nalewek i fest porządnego alkoholu. Ale wiara, zaś potem podle 1920 roku przeniósł się tutaj na ulicę Dąbrówki. Zresztą widzi tam w tle zdjęcie jeszcze tego budynku sprzed czasów Kasprowicza. Mamy tu nawet bok zburzony później sali teatralnej. To był naprawdę fest, chata była. Ale wracamy do Kasprowicza. Tutaj miał swoje laboratoria i tworzył te wszystkie swoje fest napoje takie jak żupan albo soplica, nie? Ale bez co, dzisiaj tutaj się spotkali też, nie tylko bez to, że tutaj Kasprowicz miał swoją firmę i robił fest porządną nalewkę. I no naprzeciwko mamy gimnazjum Błogosławionej Jolenty, znaczy się ono kiedyś się tak nazywało. Co to za sponsorował Gniezno Bolesław Kasprowicz? Ale jak dzisiaj ze sponsorami, czyli tymi, co tam niby dają, wejmy, to jest tak. Ciepną jakie 1000 zł, ale zaraz go dają panie, ale tabliczkę ze z nazwiskiem mi tu lajsnąć i nagrykolić. A Kasprowicz dawał kasę nie tylko na wykopienie tego budynku od szkiebru, ale też płacił normalnie belfrum wypłaty. Bez to szanujta Kasprowicza, on był nawet prezydentem miasta i mimo, że interesy robią ze z tym, no, ze szkiebrami, dołączył się do powstania wielkopolskiego, zresztą podle jego domu tego drugiego tam kole Karei zapadły decyzje o wybuchu powstania. Tyle wam wystarczy wiara, jak o Kasprowiczu będzie ta wiedzieć i zawsze se pomyśla, przechodząc kole tej chaty, właśnie o Bolku Kasprowiczu. Jolety dali. No, wiaruchna, dzisiaj się spełniły moje marzenia, co miałem za gzuba. Zawsze chciałem wliść na zaplecze składu u Gramzyku. A bez co? No bo to był najlepszy pipol we Wielkopolsce. Znaczy się piekarz po naszemu. A piekarnia przy Dąbrówki i ten skład, na którego zapleczu jesteśmy, są prawie za rok od powojny. Co prawda, Zygmunt Gram ze swoją piekarnią, a raczej skład ze spieszywem i mąką otwierał we w rynku. Ale krótko po wojnie już się przeniósł tutaj i zawsze tutaj piekł fest akuratnych lepuś. Ale wiara, jak się odkrajało krumkę albo śmitkę ze z tego chleba i tak ze smaluszkiem, to normalnie palce lizać. Ady! Jeszcze jedno jest ważne. W latach 80. jak naczyli tutaj u Gramzyku robić fest te Amerykany albo bagietki, to ogonek stoł prawie do kościoła Michała. A sam Gramze to zasłużony był i rzemieślnik, i fest patriota. Ze swoją żoną, którą prowadzili razem te piekarnie przez długie lata, podlnął się we Wczynstochowie, podobno we transporcie do Auschwitz, albo na jaką robotę, ze którego uciekli. I żyli długo i szczęśliwie, a dzisiaj interes dali we w rodzinie Gramzyku. Smacznego.
No, wiarochna, dzisiaj habanina, ani kamsztyku tutaj nie dostanieta. No właśnie tak se patrzę, tak o fezmela mierzy se blicki, bo tero co innego się tu przydaje. Ady, we w średniowieczu za tą chatą, jak i tu jeszcze nie miało być stojeć, był kościół świętego ducha, bo my są właściwie na takim pograniczu, znaczy się pograniczu tego kwartału żydowskiego. Ze z tej strony już go nie było, zaś ta kamienica, we w której my są, powstała we w 1897 roku. Właścicielem był Mildbrandt, albo czasem gadają, że Franz Mildebrandt. No nie wiem, czy Max Mildebrandt to był ze z nim spokrewniony, a on był prezesem loży masońskiej niemieckiej. Ale nie o tym mieliśmy gadać, no o tych kachelkach, co tu są. Tutaj kiedyś i były też haki, nie? I habanina wisiała. Fest, porządny rzeźnik, porządne kachelki, ale wiara, jeszcze po wojnie, jak już wiara godała tutaj, że idą po Mildbrandzie, tutaj też można było wejść do rzeźnika, se habaninę kupnąć. A teraz możemy se kupić jakieś siaczki, ale kachelki i cała historia zostały. Trzymajta się plędza, jolete, do rychłego niebawem.